tramwajem. To się już zamieszało. Marudo! O, straszne. Z paluchem zamiesz. Gdzie go trzymałaś, że jest brudny? Co? Te, ale faktycznie można by wymieszać. Dobra, odpalimy sobie to. Wow, mam dwóch widzów! Dobra, muszę iść po łyżeczkę. Konsola mi bucy. Proszę? No właśnie, Kostuś, dowiedziałem się, że zaczynamy kawalerski na mieszkaniu. Co? Czy to była tajemnica? A, spierdalaj! Kostka, wiem o tym, że zaczynamy. No i co? Jajco! Kurwa. Opcje. Sterowanie, bo nie wiem, jak się tu steruje. Sterowanie, strzelanie. Pokażcie mi to. Użyj, podnieś osłonę. Ona mi nic nie powiedziała, tylko tyle, że de facto wcześniej sam się wypierdoliłeś z tego, że zaczynamy na mieszkaniu. Zmiana ręki podczas celowania. Tryb fotograficzny, broń główna, pomocnicza, rozglądanie się, ok. Granat, przytrzymałby ten. A jeżeli nie wiem skąd ta panika, ale. Nie, obraz, dźwięk, poziom głośności. Nie wiem, bo powinno być ok. Zobaczymy, jak będzie za głośno, to będziemy przyciszać. A i wiecie co? Może zmienię sobie ten. Grę na Uncharted, Nathan Drake Collection. Aktualizuj informacje. No właśnie, dobrze by było wiedzieć, że zaczynamy na moim mieszkaniu. No. Przydatne info. Napisy, wskazówki. Dobra, zaczynajmy. Dobra. Nie chcę się katować. Niech to będzie normal. O Boże, te dziwne zapisy. Dobra, poszło. Tak? Poszło? Poszło chyba.
krew. Moja krew to mnóstwo mojej krwi. Że potyka wadło. Nie, to będzie w tą stronę. Tę grę chyba nie mogłem się zacząć na spokojnie. Pierwsza część też od razu strzelają, mordują. Dobra. Matko Boska, gdzie iść? Tu? Nie. Proszę? Zupkę jakąś chyba. Nie wiem. Jeżeli jeden co dostanę na kaca od ciebie, to wpierdol. Próbara najpierw, później wpierdol. Nie, po próbaru to jak grzygnę. Jest dobrze, jest dobrze. No dalej. Ale swoją drogą, słychać mnie dobrze, albo nas dobrze, Tina też coś tam słychać. Wiecie, jakbym zaczynała mi grozić albo coś, to chciałbym mieć, że tak powiem, o kurwa, dowody, nagranie. Tina średnio. Powiedzmy, że mnie to satysfakcjonuje. Kostek napisał, że lepiej cię słychać, jak gadasz przez telefon, niż jak gadasz ze mną. Ranatan ciśni. Widzisz, jaki gość ma tatuaż? No. Postawisz mi drinka, marynarzu? Harry Flynn? Hej! Cholera, co tutaj robisz? Szukam ciebie, kolego. O, to pochlebstwo, czy mam się martwić? Może to i to. Chodź tu. Mam dla nas robotę. Serio? Klient wypłaci nam całkiem sporą sumkę, jeśli zdobędziemy dla niego pewien przedmiot.
Dobra, słucham. Stroiła w pokrę, była awantury, obrażała to ci się nie spodoba. Chciała brać, a dawała mało, chodziła z zadartym nosem, była materialistą. Nie, chyba zwariowała. Tak, Drake, posłuchaj mnie przez chwilę. Flint, obaj wiemy, że dwoje ludzi zginęło, próbując coś tam. Ale jednemu się udało. Tak, ledwie. Bez ciebie tego nie zrobię, Drake. Tylko ty to potrafisz. I wiesz lepiej niż ktokolwiek, że to robota dla dwóch. Nie. Właściwie dla trzech. Dobra. O wilku mowa właśnie tu idzie. Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Witaj, Harry. Chloe należy do najlepszych kierowców w branży. Zatroszczy się o nas. Na pewno. Dobra, zatroszczy się. Wszystko dokładnie przemyślałem. Wejdziemy kanałami. Póki co jest świetnie. W ten sposób znajdziemy się na dziedzińcu. Stamtąd wejdziemy na mur, przebiegniemy po dachach i zejdziemy do sali wystawowej. I jesteśmy w domu. Pewnie zapytacie, co jest warte takiego zachodu, co? Nie pytałem o to, ale powiedz. To wszystko? Lampa naftowa? Tak. Jest bezwartościowa. Psza? Nie rozumiem. No właśnie, my też nie. Dlatego cię szukaliśmy, Nate. Weekend, please. Co, zdaje się, że pracujecie dla jakiegoś czubka, jakiegoś kolekcjonera mającego za dużo czasu i pieniędzy. A psza? To jest nic nie warte. No nie, miałem akurat lekki zapierdol w pracy. Jeszcze. Zdarza mi się. Jak twoja trzynastowieczna łacina, stary? Skąd to masz? Powiedzmy, że... Bo nie miałem czasu napisać. To z akt czubka. W Trebizond napadli nas złodzieje. Ojciec, Mafeo i ja zostaliśmy obrabowani z naszych największych skarbów. Przecież to napisał Marco Polo. Tak, wiesz, tyle to i nam udało się już ustalić. Niestety cała reszta to bzdury. Ej, chwila. By nie wpadło w niepowołane ręce, ukryłem moje wielkie cierpienie w najmniej prawdopodobnym miejscu. Światło wielkiego Hana kryje w sobie los 13. Widzisz, co mam na myśli? To bełkot. Słyszysz? On mówi o zaginionej flocie. Ta. Halo, może mi to ktoś wyjaśnić? Marco Polo opuścił Chiny z 600 pasażerami i 14 okrętami załadowanymi skarbami Kublai Khana. Półtora roku później przybył do Persji tylko z jednym okrętem i zaledwie 18 pasażerami. Zapisywał każdy szczegół podróży, ale nigdy nie powiedział, co się stało z okrętami i pasażerami. Więc gdzieś tam jest 13 okrętów wyładowanych cesarskim skarbem czekających na swego znalazcę. Tak, i tego szuka wasz klient. Spójrzcie na tę lampę. Jest pokryta mongolskim pismem. To musiał być podarunek od Kublai Khana. Światło wielkiego Khana kryje los 13. Marco Polo ukrył coś w lampie. Coś, co wskazuje położenie zaginionej floty. Więc? Wykiwamy go, prawda? No to oczywiste. Wchodzisz w to? A co oni tam? Cóż mogłoby pójść źle? Co mogłoby pójść źle? Okej. No właśnie to. Czym różni się 13-wieczna łacina od normalnej? Znaczy, podejrzewam, że jest... Znaczy, język się zmienił z biegiem czasu. Rzymianie na pewno inaczej mówili po łacinie kurwa niż my. A mówisz dramatyzm. Dramatyzm w tych grach musi być zawsze jakiś. To nie za mały, nie za duży, przepraszam. Jakim cudem jest? Nie. O Boże, muszę się z tego wyleczyć. Nie będę tutaj maksował tej gry. W sensie trofeów. Te znajdźki nie są mi takie potrzebne. Nie, nie, kurwa, czemu? Tak, 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 ja wiem, że to jest krzywizna i tak dalej.
de facto tam, nie wiem, po niemiecku mamy to die Kurve, co by było zakrętem. Pierwszy skarb. Yeah. Kurwus skrzywiony. Czy w ogóle szacun, że kurwą określa się prostytutkę, a nie człowieka, który ma jakieś tam pierdolnięcie na umyśle. R1 mamy przeładować. Dobra. Czyli rozumiem, że... Żyję! O, Jesus. Co jest? Karma to sucz. Karma to sucz. Tekst. To mi się podoba w tej grze, że ona jest troszkę zrobiona z jajem, to... Czy tak jakbym się Happy Soul trochę czepił twoich słów, to ciężko chyba ustalić, skąd wzięła się polska kurwa. Żeby się wspiąć. I on taki ranny, kurwa, kica jak wielkanocny zając. Ta praca kamery trochę mi przypomina tego Resident Evil. No bo mam jedynkę Remaster HD. Można by zagrać. Bo już nigdy nie wiesz, kiedy Hiszpan opowiada o jeździe. Cześć. Po zakrętach, a kiedy mówi o zaliczeniu prostytutek. No, i po grze wstępnej. Możesz mi powiedzieć, co się do cholery dzieje? Z kim? Z Flynnem? Tak, mogłaś mnie ostrzec. I przegapić wyraz twojej twarzy? Nieważne. Wiesz, wcale nie było łatwo cię odszukać. I kto tu gada o byciu łatwym? O! Chyba nie jesteś zazdrosny. Zresztą nie zapominajmy, kto na kogo wpadł. Kochanie, nie możesz być zazdrosny. Moment, Chloe. Jeśli dzięki temu poczujesz się lepiej, to moje stosunki z Flynnem są czysto zawodowe. Poważnie? No, głównie zawodowe. No. Kiedy połapałam się, że coś kombinuję, pomyślałam, że zechcesz wiedzieć, o co chodzi. Jaki mamy plan? Tak jak ustaliliśmy. Robimy skok, znajdujemy okręty i wiejemy ze skarbem. Z Flynnem? Mhm. A potem? A potem dzielimy go na trzy części i znikamy. Tym razem oboje. Mhm. Rozumiem. Do tego czasu nie może się o nas dowiedzieć. Chyba wkurzy się, co? Spokojnie, nic mu nie będzie. Zaufaj mi. Wzruszająca historia. Dobra, zajebiście, że ma kurwa jakąś zajebistą ranę. A mimo wszystko... Dobra, trochę gorzej już chodzi. Ale skakać skacze, nie ma co narzekać. Co mnie zawsze fascynuje w takich grach, czytałem czarty, czy wcześniej Tomb Raider,
zawsze te wszystkie zniszczenia terenu, zniszczenia przedmiotów, wszystko jest idealnie dopasowane, że on może kontynuować swoją podróż właśnie po tych częściach, nazwijmy to, terenu. Harakiri. Na pewno dasz radę? Lepiej bym się czuł z bronią. Nie będzie nam potrzebna. Ot, takie małe ubezpieczenie. Flynn to zwykli strażnicy muzealni. Dokładnie znamy ich trasę. Odpręż się. Odpręż? Odpręż się. Siedziałeś kiedyś w tureckim więzieniu, stary. Jak nas złapią, to nas zamkną, a potem wywalą klucz. Wiesz o tym, prawda? Lepiej od ciebie. Może ty lubisz takie rzeczy, ale ja nie. Nie stać nas na błędy. To ich nie popełnimy. Jesteśmy. Przede wszystkim. A jak samo audio masz? Że obraz ci zawis? Niestety trzeba refresh strony, bo to... A co zrobimy, jeśli zmienią patrole? Wymyślimy coś od ręki. Nie możemy błądzić po omacku. Ja nie błądzę, improwizuję. Tak to się nazywa? Tak. Umiem się dostosować. Dostosować? Ważny skis. Tam. I co ci mówiłem? Doszliśmy prosto do samiusieńkiego muzeum. Dokładnie tak. Musisz mi bardziej zaufać, stary. Okej, okay, to ja idę tędy. Pamiętajcie, ta wieża to nasza jedyna droga na wystawę. Ale nie zbliżymy się, póki świecą Jupitery. Omawialiśmy to. Tylko odetnij prąd, zanim dotrzemy na drugi dziedziniec. Światła zgasną. W umówionym miejscu mam już samochód. A wy postarajcie się tylko wydostać w porę, okej? Okay? Dobra. Koniec gadki. Bierzmy się do roboty. Chloe. Do zobaczenia po drugiej stronie. Nie mogę się doczekać. Na pewno wiesz, dokąd idziesz? Jak zawsze. Widzisz, jak rozmiękają ci spodnie? Dobra, nie ma tu jakichś skarbów? Chyba nie tak, chyba tu? Jak za starych dobrych czasów, co? Ta, znaczy kiedy niby? Czekaj. To niemożliwe. Musieliśmy gdzieś źle skręcić. Hej. Założymy się, że ten szyb zaprowadzi nas prosto do kotłowni. A stamtąd wejdziemy. Ale nam Flynn nie idzie, nie? Co? No wiesz, Flynn nie. Nie kumam. Podsać mnie. Flynn nie. Kurwa. Aj. Idzie. Dzięki. Prawie jesteśmy. Gotów?
Kto pierwszy, ten lepszy? Spider-Man. Proszę bardzo. Ciekawe, czy trafi do tureckiego więzienia. Gdzie będzie musiał walczyć o przetrwanie i o niebycie zgwałconym. Sięgnij i złap drabinkę. Dobra, dobra. Masz. Spuściłem ci ją. Lepiej, żeby nie. Jak wiesz, chłopaki lubią się ciekawie bawić. Dobra. Na dziedziniec tędy. Wspólne doświadczenia, te sprawy. Chyba, że na skórze ci nie zależy. Dobra, tam coś jest. Dobra. Musi gdzieś tu być zawór. Zobaczmy, czy coś znajdziesz. Kurwa, to znajdzie, jak będzie od cholery. Ja... Jakie to podteksty? Po prostu chłopcy lubią się dobrze zabawić. Coś nas z siebie pospuszczać. Och, mein Gott, gdzie on tam pobiegł? Tak. Już to chyba całkiem naturalne w ich wieku. Życiu. Dobra. Za rogiem powinny być drzwi. To punkt wejścia. Po wejściu trzymaj się planu. Zrozumiano? Nie mów, że ci tego nie brakowało. Jestem tu, prawda? Będzie to jakaś znajdźka? Pewnie. Kurwa, biegają z latarkami. Strasznie ich nie zauważy. Zamknięte. Świetnie, ja się przygotowałem. Nie tylko w nosie umiem grzebać, stary. Czekaj! Jest alarm. To nowość od ostatniego razu. Ach, super. Co teraz? Mogę go rozbroić, jeśli znajdziemy bezpieczniki. To musi gdzieś tu być. Czerwona linka. Tu. Na tej skrzynce jest logo Naughty Dog? Chyba tak. To tu gdzieś znika. Jeszcze raz. Ja tu nie mogę wskoczyć. To. No, na razie trzymaj się, Happy Soul. Z tym Journey, mówię, wydaje mi się, że gdzieś to kiedyś w PlayStation Plusie dostałem. Więc skoro mówisz, że to jest całkiem spoko, na pewno się z tym zapoznam. Szczególnie, że tak głosi tytuł streama, nadrabiam wszelkie zaległości związane... Może iść zawsze wodę. Nadrabiam wszelkie zaległości, jeżeli chodzi o tytuły na PlayStation.
kurwa. Je, wyłączę wszystko. Proszę, załatwione. Dobra, weszliśmy. Nie mów hop, jeszcze nie weszliście. Cholera. Poczekaj, mam go. Słodkich snów. Nie bardzo rozumiem, co on mu zrobił, ale najważniejsze, że było to skuteczne. Tam jest wieża. Tak, ale możemy wejść tylko od strony dachu, stąd się tam nie dostaniemy. Musimy przejść przez następny dziedziniec, przez te bramy. No to do dzieła. Musimy się dostać na balkon. Możemy wspiąć się po bramie. Jasne. Really? Gece vardiyasında çalışmaktan nefret Cholera. Ediyorum. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki... Uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Senin burada olmaman lazım. Gardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok var. 15 dakikaya kadar bitiyor. No już, na co czekasz? İşler nasıl bu aralar? Już prawie jesteśmy. Idę na prawo, ty na lewo. Są jakieś... Nope. Nie tu. Dobra. Powinniśmy dać radę ją podnieść. Przemkniemy się pod nią. Hej, hej! Nie tak szybko. Jest drugi alarm. Super.
Chcesz się nim zająć? Poczekaj tu. Czerwony kabelek do góry. Wyłączyłem. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Dobra. Udało się. Idź. Szybciej. Dobra, dobra. Idź. Dobra. Szybciej. Ostrożnie! Ostrożnie! Dobra, musimy przejść przez dziedziniec, żeby wejść na dach. Dobra, to sam skopię tyłki, okej? Okay? Spoko. Idź w kierunku fontanny. Selam Hakan. Bu gece ne oldu? Yorgunum. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Hey, ne yapıyorsun burada? Soyuluyorum. Fuck. Idź w kierunku fontanny. Czyli trzeba by się uzbroić w cierpliwość. Düştü Aliha. Bütün bağlarını arayın. Bana tendi droga. İç w kierunku fontanny. Thank you.
blisnął. Kurde. Idź w kierunku fontanny. Się nie chcę stąd ruszyć. Kurwa, ile tu jest? Serio? Tak działa? Kurwa. Cholera, Flynn! Chyba do końca tak nie działa. Ale gdzie mamy dotrzeć do tamtych drzwi?
Çık ortaya. Dolika. Czy jego nie masz naruszyć? Idź w kierunku fontanny. I co teraz? Pora przechylić szale z powrotem na naszą stronę. Broń, geniuszu, co ci strzeliło do głowy? Spokojnie, Gandhi, to pistolety usypiające, nie zabijają. Nie zbrukasz sobie swojego sumienia. No, dobra, spróbujmy. Super. Jedna mała rada. Mają żałosny zasięg, więc musimy podejść blisko. Pasuje ci to? Wiem, jak się strzela, geniuszu. Dobra. Dobra, zdejmujemy ich. Bu kutuları bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Musimy się dostać na kładkę. Może się przyda. Nada się. Teraz by się nam przydał koń. Na dach wejdziemy po krokwiach, o ile się do nich dostaniemy. Dobrze, że jeden z nas pomyślał, co? Proszę! Jest twoja. Hej! Ella di corre! Ella di corre! Dzięki, stary.
No chodź. Dobra, dobra, już idę. Następnym razem jadę windą. Tam jest. Wow. Co jest? Dobra, widzę wieżę. Zbliżamy się. Ciężko jej nie zauważyć. Jasna sprawa, kapitanie oczywisty. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi. Ama aç. Kimse olarak bizlerle muhatap olmak istemem. Tamam, yemek yok. Skarbo ne var? Mam cię. Podciągnij mnie. Przytyłeś, stary. Cholera, było blisko. Dobra, koniec z pączkami. Teraz jesteś na górze. Tak. Tak. Jestem tuż za tobą. Jak zawsze. Jak ja mam sobie... oni sobie tak heheszkowali, dobra. Świetny widok. Widać stąd twój dom. Idziemy. Okej. Strażnik jest tuż pod tobą. Już prawie jesteśmy. Tylko po co te światła? Chloe się tym zajmie, spokojna głowa. Hmm.
bliżej nie podejdziemy, póki wieża się świeci. Co ona u licha robi? No już, Chloe. Moja dziewuszka. Dobra, udało się. Panie, przodem. Ślicznie. Proszę bardzo. Alarm akustyczny. Póki nie otworzymy gabloty, alarm się włączy, jeśli choćby ją tkniemy. Nie ma strachu. Voila. A, dobra. To na pewno ta? Tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Sorry, Marco. Wszystko? Na nic się nam nie przyda. Światło wielkiego Hana. Czekaj no. Co ty robisz? To żywica, zapali się. No i? Daj zapalniczkę. Czy to na pewno dobry pomysł? Dawaj. Wow. O. Zostaliśmy zepchnięci wielką falą powodziową na dziką jawę. Uderzyło w nich tsunami. Tak, gdzieś na zachodnim wybrzeżu Borneo. Świetnie, już wiemy, gdzie szukać. Zobacz, ta góra to pewnie miejsce, w którym zeszli na ląd. Znajdziemy górę, znajdziemy statki. Stary, dobra robota. Czekaj, to nie wszystko. Jakby sam ocean chciał zmieść straszliwy ładunek, który zabraliśmy z Szambali. Klątwa Chintamani. To ci coś mówi? Szambala. O Boże, Flynn! Co? Marco Polo znalazł Szambalę. Shangri-La. Tartujesz. Jeśli mieli kamień Chintamani na pokładzie, może wciąż tam jest. Szalenie fascynujące, ale musimy już iść. Tak, idę za tobą. Co robisz do cholery? Sorry, stary. Tutaj się rozstajemy. Czekaj, Flynn, mieliśmy plan! Nie, ty miałeś plan. Okazało się, że ja też. No rzuć mi linę, nie bądź głupi! No tak, to ty jesteś geniuszem. Tylko zapomniałeś o pewnym szczególe. Partnerze. I co, teraz zastrzelisz mnie? Nie, chcę, żebyś jakiś czas nie wchodził mi w drogę. Cholera. Myślisz, że nie wiedziałem o statkach od samego początku? Byle dzieciak by się domyślił. Flynn, słuchaj. Spójrz prawdzie w oczy, geniuszu. Załatwiłem cię. A, nie wolno. Dajmy strażnikom odpowiednie fory. No, to czas na mnie. I bez urazy, tak? Cholera, Flynn! Chciałem uciekać. Hemancik i stary kapitan! Kopuję kapitan! Nie! Dobra, jestem załatwiony. Dobra, myśl, Nate, myśl! Moja czeluśma. Tam są. Ach.
Yukarıda! Mam do cholery stąd uciec. Posiada! Idziemy, idziemy. Muszę do drabiny. Cześć, frajerzy. Przeoczyłeś jeden drobiazg, co partnerze? Co? Cóż, geniuszu, zrobili cię bez mydła. To prawda? Ej, ej, ej! Psujesz mi występ, durniu! O, co za szkoda. Sali! Nawet na chwilę nie mogę cię zostawić sam. Ale się cieszę, że cię widzę. Jak leci mały. O, po prostu super. Musiałem posmarować tu i ówdzie. Poszła cała twoja forsa. I sporo mojej. No ale... Jezu, ale cuchniesz. Mniej niż to twoje cygaro. Jak mnie znalazłeś? Cóż, twoja przyjaciółka poprosiła mnie o pomoc. O. Cześć, Nate. O nie, nie. Poczekaj chwilę. Sali, wywal ją i zamknij drzwi. Będziemy tu bezpieczni. Drake, poczekaj do cholery. Wysłuchaj jej. Dziękuję, Wiktorze. Nie obraź się, Sali, ale nie masz oka do charakteru. Zwłaszcza, gdy chodzi o kobiety. Owszem, tym niemniej. O Boże. O, nie, nie jest tak źle. Widzisz, mam własny kubeł. W ostatniej celi, w której siedziałem, był 1:8. Słuchaj, Nate. Wiesz co, miło, że wpadłaś. Ale gdybyście mnie z Flynnem nie wystawili do wiatru, to bym nie gnił w tym szambie przez ostatnie 3 miesiące. Więc wybacz, że jakoś nie rzucam ci się na twoją śliczną szyję. Nie miałam z tym nic wspólnego. Jasne. Przecież mówiłam. On nie chce mnie słuchać. Walić to. Nate, znaleźli okręty. Na Borneo? Tak. Ta. A kamień Chintamani? Skąd wiedziałeś? I co, myślisz, że Flynn doszedłby do tego sam? Racja, no dobra. A nie, kamienia jeszcze nie znaleźli. Jacy oni? Flynn i jego klient. Lazarewicz. No wiesz, ten wariat. Pracowali razem od samego początku. No dobrze. Skoro nie mają kamienia, wciąż mamy czas. Zaprowadzisz nas na wykopaliska. Sprzątniemy im ten skarb sprzed nosa. Nawet się nie spodziewają. Zemsta to prawdziwa suka. Mówią na to klejnot spełnionych życzeń. Święty przedmiot. Taki buddyjski święty graal. Dokładnie. Dzięki. Sali, posłuchaj tego. W królestwie Shambhali znajduje się najcenniejsza rzecz na świecie. Idealny, surowy szafir o pełni koloru, tak wielki, że mąż go rękoma nie opasa. Będzie wart miliony. Setki milionów. Mówisz, że tego jest więcej? I to dużo, kochani. Lazarewicz nie szczędził forsy na dzienniki Marco Polo. Od lat szukał kamienia Chintamani. Jeśli liczył, że znajdzie go dla niego Flynn, to życzę powodzenia. Jeśli zobaczę papiery Lazarewicza, znajdę ten kamień. Chwilunia, kowboju. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wszystkie papiery trzyma w namiocie, a namiot stoi na środku obozu. Nie rozumiecie? To jak koszary. Wszędzie dookoła są żołnierze. No, właśnie dlatego jest to robota dla kreta. Dla kogoś, komu ufają. A, rozumiem, do czego zmierzasz. Musisz odwrócić ich uwagę. Daj mi 5 minut w jego namiocie. Więcej mi nie trzeba. Serio? 5 minut? Super, nie będę musiała nawet zdjąć bluzki. Chloe, myślałem raczej o jakimś wybuchu. A, tak. Też da się zrobić. Wchodzisz w to? O, jak cholera. Wszedłem jeszcze przed tobą. Nie ma podtekstów. Ani jednego. Chloe, słyszysz nas? Głośno i wyraźnie. Zbliżamy się! Okej, ustawiłam ładunki wokół całego obozu. Wy musicie je tylko uzbroić. Pierwszy powinien być tuż przed wami. Dobra, to by było na tyle. Zapiszemy sobie grę. I co? I w takim razie życzę dobrej nocy. Trzymajcie się, na razie, hej.